Cześć, tu Marek i Rośliny. Właśnie wróciłem z festiwalu roślin. Byliśmy tam z przyjaciółką, musieliśmy wstać wcześniej rano, żeby zdążyć. Byliśmy po 8:00, spodziewałem się kolejki, ale na szczęście jej nie było, chociaż było już sporo osób w środku. Pokażę wam wszystko, co udało mi się nagrać. Było naprawdę dużo roślin i trochę kupiliśmy. Zapraszam na odcinek. Dawno nie byłem na festiwalu roślin i do końca nie wiedziałem, czego się spodziewać, dlatego że poprzednia edycja jakoś nie zachwyciła na przykład mojej patronki, która mi ją relacjonowała, dlatego z wahaniem, ale stwierdziłem, że dobra, pójdziemy zobaczyć, co jest, bo podobno w Warszawie było fajnie. No i powiem wam tak, naprawdę dużo roślin w różnych cenach. Niektóre miały super ceny, niektóre miały wygórowane ceny, na przykład to syngonium, moim zdaniem zupełnie nie warte takiej kwoty. Ale były też fajne rośliny, warte na pewno swojej ceny. No akurat może niekoniecznie to, chociaż jakby ktoś chciał takie większe jakieś ktenante czy stromante, to też można było kupić spore rośliny, no ale też za większe pieniądze. Tutaj mamy poliskiasy. Jest też takie epifyllum, dużo storczyków. Ogólnie powiem wam, że ten film to będzie taka trochę sieczka. Tutaj mamy patronkę Emilię, którą znacie z odcinka z hojami ulubionymi. Dopadła alokazję. No ale powiem wam, że ten odcinek to będzie taka trochę sieczka, no bo wiadomo, że tutaj było bardzo dużo ludzi, więc nie chciałem też nagrywać twarzy i w ogóle przeszkadzać w zakupach, więc musiałem tak bokiem, trochę z jednej strony, trochę z drugiej omijać. I dlatego jest dużo krótkich filmików, które łączę w jedno dłuższe nagranie. Poza tym światło też jest tutaj różne, w zależności od regału. Z jednej strony są bardzo oświetlone, z drugiej są w cieniu. Dlatego wybaczcie, niestety nie byłem w stanie nic na to poradzić. Ustawiłem telefon tak, żeby się dostosowywał do tego, jakie jest światło. Dlatego czasami te kolory się tak zmieniają właśnie pod wpływem lamp albo światła z zewnątrz. Roślin jest naprawdę sporo, chociaż trzeba przyznać też, że niektóre się wielokrotnie powtarzają, dlatego nie nagrywałem każdego regału jak leci od prawej do lewej, czy odwrotnie, bo często powtarzały się te same rośliny, starałem się wyszukać te, których jeszcze nie pokazywałem, o na przykład tutaj zobaczcie Carnosa, Crinkle 8, w ogóle hoi było dosyć sporo, a glaonemy też były różne, później jeszcze widziałem takie dużo większe. Ogólnie duży wybór tych roślin, naprawdę trzeba przyznać, że można sobie coś wybrać. Jak my przyszliśmy, byliśmy no chwilę po 8:00 dosłownie, no może nawet w 8:30, to niektórzy już wychodzili stamtąd z roślinami, więc naprawdę szybkie zakupy. Dużo zamiokulkasów, to sedum burrito mnie zawsze zastanawia, jak zwykle było nasypane już tych jego ziarenek na podłodze, bo ono się tak sypie straszliwie. Powiedzieliście mi, że ono się tak rozsiewa, no i teraz już jestem taki mądry dzięki wam. Ale no nie wiem, ja bym się bał. Alokazje, w ogóle alokazji też było sporo. Jak zwykle banany. No cena taka do przyjęcia. Te afelandry też zawsze są chyba na festiwalu roślin, tak mi się z nim kojarzą w sumie. Ładnie wyglądały. Tutaj mamy takie skrzydło kwiaty. Te z wariegacją i naprawdę nie jest zła cena, zobaczcie, 44 zł? Super, uważam, że naprawdę warto. W tym wypadku akurat popisali się, jeśli chodzi o cenę, bo patrząc w sklepach tak standardowo, to zwykle kosztuje więcej. Różne palmy, no ale takie daktylowe to nie, akurat nie moja bajka, za sztywne mają te liście. A tutaj mniejsze. I są też te trawki takie, niektórzy mówią, że dla kota, chociaż nie jestem pewny, czy one są na pewno dobre dla kota. Nawet słyszałem właśnie, że podobno się jakiś kot tym zatruł. Muszę to sprawdzić. Powiem o tym w odcinku o trujących roślinach dla zwierząt, bo już niedługo taki też przygotuję. Właśnie o tych roślinach, które mogą zaszkodzić. Tutaj jest żółwik, czyli Primulina dryas albo Streptocarpus. Za 30 zł, naprawdę super cena. Powiem wam, że chciałbym kupić dużo więcej niż kupiłem, bo było sporo ciekawych roślin w dobrych cenach, jednak no wiadomo, no nie wszystko da się kupić naraz, poza tym też no nie miałbym się nawet jak z tym zabrać do samochodu, bo jechaliśmy na szczęście samochodem, więc tym razem nie było problemu z przewiezieniem bezpiecznie roślin. No ale nie można wszystkiego naraz kupić, wiadomo.
Tutaj trochę choi było, sporo fiołków afrykańskich, naprawdę dużo różnych. Jak ktoś lubi takie właśnie kwitnące fiołki, to było z czego wybierać, bardzo różne kolory kwiatów. Starce. Przyjaciółka właśnie pytała o te starce, ale ja jakoś nie polecam jej szczególnie, bo boję się, że zabije tak jak ja. Ale poleciłem jej inną roślinę, pokażę wam później. Zresztą wam ją też polecałem już wcześniej. Tutaj ładne łosierogi. Różne też euforbie, generalnie dużo kaktusów, no zresztą sami zobaczycie. Ten film ma jakieś 40 minut, tak jak patrzę na te klipy, które połączyłem, więc naprawdę będzie tutaj sporo do obejrzenia. Super ta paprotka, zobaczcie jakie ma liście, wygląda to jak jarmuż, jak taki... widziałem w sałatkach czasami taki właśnie ciemnozielony. Nie wiem jak on się nazywa, ale fajnie wygląda. Zobaczcie, bardzo ładna. W ogóle te paprocie były fajne tutaj i te wyżej również mi się podobały. No ale nie wiem, jakoś tak na paprocie się nie skusiłem akurat. Tutaj takie większe strelicje. Były też takie maleństwa później, ale te maleństwa zupełnie nie warte swej ceny, natomiast takie no to już trochę lepiej. Tu jeszcze jakieś kolejne sukulenty. O, to ciekawe. Wkurza mnie to pomarańczowe światło od góry, ale to niestety te lampy tak świecą mocno i tak to wygląda. Tutaj taki fikus. Zostały chyba tylko dwa i oba takie trochę zmarnowane, więc odpuściłem. No trudno. A tu dubie. Dubie na deskach. Pierwsza taka nędzna, te kolejne lepsze. Ale ogólnie to też, no, deska się kończy i co dalej. Bardzo duże te zielistki, ale jakieś takie trochę zmarnowane. Chociaż cena 34 zł, no, do przyjęcia jak na taki stan rośliny. Ogólnie rzecz biorąc, rośliny były w dobrym stanie. Gdzieś tam się zdarzały jakieś trochę podniszczone albo z jakimś grzybem. Ale nie za dużo, poza tym też przez to, że byliśmy tuż po otwarciu, to jeszcze nie były jakoś tak poniszczone. Porozgrzebywane, wiecie jak to później się dzieje, że rośliny są trochę styrane przez to, że ludzie je oglądają, przekładają i ciągle coś tam się uszkadza. Dlatego tym razem nie zaobserwowałem tego zjawiska, no bo byliśmy wcześniej. Tutaj jaśminy, fitonie, dużo skrzydłokwiatów, bardzo dużo tych sans było, takich mniejszych i też większe były. Tutaj choja, bardzo ładnie kolorowa i szczawik, nawet zakwitnie niedługo. Tutaj się mile zaskoczyłem, dlatego że ten filodendron UPI kosztuje 30 zł. Naprawdę fajna cena jak na taką roślinę. A na dole bromelie. Postanowiłem niczego nie brać w czasie nagrywania, no bo wiecie, przeszkadzałoby mi to bardzo, ale Sara szła za mną z koszykiem i ładowała do koszyka wszystko to, co powiedziałem, że jest ładne i fajne, to od razu brała. Później musiałem ją prosić, żeby odkładała niektóre rośliny, bo po prostu się rozkręciła na maksa. Szukała zarówno dla siebie, jak i dla mnie, także miałem pomoc. Maranty, pachiry i bardzo dużo było tych palm, w sensie tych Livingstone, tylko że niektóre miały kokosy i budowały palmy kokosowe, ludzie się na to nadal nabierają. Hoya Kerry, za dwie dychy za listek, no nie dałbym. Tutaj jakieś maleństwa pomarańczowe, ale nie były podpisane, nie chciałem nawet sprawdzać co to, bo takie bździągwy. Rafidofory, tenante, patyczaki. Patyczaków nie było aż tak dużo, myślałem, że będzie więcej. A tutaj mamy jeszcze taką zielistkę inną, w sensie nie pomarańczową, tylko z białymi ogonkami. I takiego filodendrona o dużych liściach.
Naprawdę można było sporo ciekawych roślin wyhaczyć, tylko trzeba się przejść i dokładnie patrzeć na wszystkie te półki, bo czasami to są dosłownie po 2-3 rośliny jakiegoś rodzaju i trzeba skupić się poważnie na tym, żeby je dostrzec w tym gąszczu, bo tutaj jest jak w dżungli. Zobaczcie sami zresztą. W pierwszym rzędzie stoi coś innego, z tyłu jest coś innego schowane. Trzeba być uważnym. A tutaj taka aglaonema, jedna. No czasami to też jest wina ludzi, którzy odkładają po prostu gdzie bądź jakąś roślinę, jak jednak stwierdzają, że nie chcą jej brać. Tutaj filodendrony i alokazje. O, i jest też ten moonshine. Fikus. Tak jak mówiłem, dużo dosyć tych różnych sukulentów. Ładne te różowe aglaonemy. Ci susy. Lubię te ich młode przyrosty. Są takie białe i wiotkie. Na początku takie delikatne bardzo. Oczywiście musi być dużo kalatei i różnych marantowatych, bo to się sprzedaje. O, tutaj są te kokosy. I ludzie się nabierają na to. Myślą, że to jest naprawdę kokos. Tak przynajmniej słyszałem rozmowy. Tutaj kroton. Peperomie. Te krotony nawet sympatycznie wyglądają z tym żółtym. Tu mi się bardzo spodobała ta fascja, bo zobaczcie, jaka ładna z wariegacją. I ta wariegacja, jak widać, pojawia się z czasem. Na początku te liście są takie jasnozielone, a później ten kontrast się pogłębia. Bardzo ładnie. Dużo paprotek, ale te nie były popodpisywane, w sensie były jako mix. W ogóle śmiesznie, bo cenówka była tak jakby po angielsku. Widzicie, paprocie mix. Więc może tak dostali od dostawcy i po prostu nic nie zrobili z tym. Na dole owadożerne, na górze choje. Wszystko kolorowe i ładne. Jak widać, jeszcze bardzo dużo nie zostało kupione, no bo jesteśmy niedługo po otwarciu, ale już niektórych doniczek brakuje. Pewnie tych najciekawszych. Flebodium tam było takie ładne. No tutaj się staram jakoś zbliżyć do tych roślin. Są w frydzie, ale zielone, jednak dalej też są te z wariegacją. Sporo begonii. Tutaj begonia makulata, bardzo ładna. Lubię ją. I tu jeszcze więcej tych alokazji. Jak sami widzicie, pewnie też te rośliny się powtarzają w różnych miejscach, więc przelatuję tak szybko. Tutaj filodendron fazji petiol, czyli ten udający nangaritense. Są też cykasy, jeszcze więcej tych liwiston, bardzo dużych i średnich, bo są w różnych wielkościach. I tutaj znowu się powtarzają te same rośliny, zamiokulkasy, a tu aglaonemy. I te aglaonemy niektóre naprawdę okazałe. Ludzie stali przy nich, wybierali, która największa, która najładniejsza, najgęstsza. No, fajne. Obok storczyki. Tych storczyków nie było aż tak dużej różnorodności, raczej bym powiedział, że było dużo sztuk tego samego. Większe cykasy, tutaj Silver Sword, Philodendron, czyli Hastatum, Rademachera, Philodendron Squamiferum, musiałem sobie przypomnieć, jak on się nazywa. O, jak widać, są też takie aglaonemy, bardziej kolorowe. No i monstery zwykłe, ale to chyba nikogo nie szokuje. Też ich było dużo. Jednak wydaje mi się, że ludzie przyszli po coś innego i szukali bardziej ciekawostek. Tutaj te ładne krotony kolorowe. Te polemki to wszędzie. Wszędzie mnóstwo. A pod krotonami schowane są begonie. Takie czerwono-srebrne kolorowe.
Obok jeszcze więcej marantowatych, większych i większych. No ja zawsze lubiłem tą orbifolię. Jeszcze więcej tego burrito. Tutaj jaka ładna aglaonema. Ta z tymi wąskimi liśćmi mi się podobała. Idziemy dalej. Tutaj mi się spodobały te liście. Naprawdę ładne. Ten kontrast głęboki i jeszcze ten ciemny spód liścia naprawdę wygląda ślicznie. A tutaj taka rafidofora. To mnie zaskoczyło. Nie spodziewałem się. Bardzo ładna roślina. Te liście wyglądają tak delikatnie. Pokażę wam jeszcze z innej perspektywy, bo przez tą folię trochę słabo widać. Tutaj widać trochę lepiej. Bardzo ładna. Oczywiście Sara już włożyła ją do koszyka, ale ja powiedziałem, że nie, 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 bo ja nie mam gdzie tego trzymać. A to jednak wymaga odpowiedniej wilgotności i tak dalej. Widać, że bez tego będzie ciężko, więc odpuszczam. A tutaj Dizygoteka, czyli szeflera najwytworniejsza z wariegacją. No i różne dracenki. I alokazje. Tutaj wkraczamy w strefę ciekawszych alokazji, bo mamy tutaj taką czarną. A pod spodem jeszcze dzbaneczniki, czyli generalnie strefa śmierci, no nie ma co ukrywać. Dzbaneczniki, ja już chyba nie będę robił kolejnego podejścia. Naprawdę trzeba w wilgotności, trzeba podlewać tą filtrowaną wodą, której nie mam, a u mnie jest za twarda woda w kranie, żeby to normalnie rosło. Ta alokazja trójkątna, śmieszna, chociaż wygląda dziwnie. Tutaj jaki ładny jeden listek, ładny z wariegacją. Cena jak widać, no też niższa, ale chyba już ten, o tam z tyłu jeszcze jeden też był taki ładniejszy okaz. Jednak już też przebrane chyba trochę te alokazje. Ale właśnie teraz jak wrzuciłem na Instagramie, na którego was również zapraszam, relację, że jestem, to dostałem wiadomość, że w innym mieście było strasznie dużo ludzi. A ta alokazja Frydek z wariegacją miała już tylko jeden liść, ale Wicka i tak ją kupiła, bo chciała. Także tutaj były trochę lepsze. Sara się wahała nad tą alokazją trójkątną, ale ja stwierdziłem, że bez sensu. Nawet chciała dla Włodka kupić na prezent, ale stwierdziłem, że on chyba się nie ucieszy z kolejnej rośliny, więc odpuściliśmy. Poza tym te liście takie są poskręcane. Ma to swój urok, ale no nie każdemu się podoba. Trochę może wyglądać jak lekko zmarniała roślina. Takie palemki kokosowe za 6 dych. Dosyć drogo, biorąc pod uwagę, że mało która przetrwa. A są to tak naprawdę dopiero co wykiełkowane po prostu kokosy, no bo to są ich pierwsze liście. Ta dracena ładna. Tutaj bardzo mocno przycięte pachiry. Takie kołki. Peperomie. No i nawet takie cebule sprzedawali, to już w ogóle komedia. Ale w sumie wiosna, pierwszy dzień wiosny dopiero co za nami. Jakie śliczne, bardzo ładne kolory. Pierwszy dzień wiosny za nami, więc można było sobie wiosenne zakupy zrobić. O, na przykład dyshidie. Bardzo dużo skrzydło kwiatów, takich standardowych. Tu jeszcze więcej tych dracen. Tak przelatuję tylko, bo nie będę powtarzał. Tak jak mówiłem wcześniej, dużo tych fiołków afrykańskich w różnych kolorach, więc stwierdziłem, że też pokażę chociaż trochę. O, ten ładny z tym dwukolorowy. Ale generalnie ja mam do nich trochę słabość. W sensie lubię je, bo kiedyś w domu mieliśmy dużo, jak jeszcze byłem dzieckiem. Tutaj mamy choje i to choje caudate. Ciekawa. No cena nie najniższa, bym powiedział, ale roślina całkiem ciekawa i te liście ładne, twarde, takie kartonowe. Tu więcej bananów, jeszcze więcej begonii. Z drugiej strony jest więcej żółwików, tam było tylko kilka, tutaj jest większy wybór i za te 3 dychy to naprawdę nie jest zła cena. Zresztą panie tutaj też już macają, wybierają, bo chyba doceniły jego urok.
Cindapsusy, takie większe. Jakoś nie czuję tego, ale też już miały jakieś tam wzięcie. A tu jest roślina, którą poleciłem przyjaciółce, czyli Philodendron bilietii, dlatego że to jest roślina naprawdę ciężka do zabicia, bardzo chętnie rośnie, jest odporna, te glonemy też ładne. No i wzięła sobie Yuki, Diefenbachie, różne bonsaje były takie, jak to zwykle bywa, że są takie bonsaje, po prostu mocno przycięte rośliny, które są trochę małe, ale no prawdziwym bonsajem to bym tego nie nazwał, bo to jeszcze dużo lat pracy wymaga, poza tym to nie jest ta technika do końca właściwa, żeby tak uzyskać te bonsaje. No ale nieważne, tutaj mamy większe, mniejsze sagowce, mniejsze liwistony i cytrusy, fitonia po dyszce, całe morze jeszcze nieruszone. No, po 68 te cytrusy. Kawka po 9,50. To taniej niż w kawiarni. Jaśminy. A tutaj kolejne powtarzające się rośliny. Więc idziemy dalej. Chociaż wyglądają bardzo ładnie. I mamy takie fikusiki. A na górze te niedźwiedzie łapki, to jest urocze. Mam to cały czas, tak mi się wydaje, że przetrwało to zimę u mnie. Nie rośnie jakoś szałowo, ale takie zabawne. No i też różne peperomie. Tutaj inne krotony. Takie bardziej standardowe. No i monsterki, i cisusy. Ogólnie takie rośliny też bardziej mało wymagające, takie biurowe. Można było coś kupić takiego, że bez obawy postawi się gdziekolwiek i to przetrwa. Za to tutaj ładne fikusy lirata. Bardzo mi się podobały, zresztą ostatnio jakoś mnie tak trochę kusi ten fikus. A tu asparagus. Taki pierzasty, ładny. No i ten asparagus też tylko dwie dychy kosztował, więc nie jakoś bardzo drogo. Dobra okazja. Tutaj znowu powtarzają się banany, więc w tym momencie poproszę was o zostawienie komentarza. Może być na przykład wiosna, no bo w końcu wiosna się zaczęła, tak długo na nią czekaliśmy, a teraz już jest, więc cieszmy się. Napiszcie proszę wiosna pod filmem, tak żeby algorytm go dostrzegł, żeby dotarł do większej liczby osób. Tutaj takie jakieś alokazje popodrzucane, nie wiem o co chodzi, bo tu niby begonia, tu alokazja, poza tym kalate. Tutaj widzimy ładne kwiaty. Rzadko można zobaczyć w domu, więc fajnie, fajnie zobaczyć chociaż w sklepie. Zawsze mnie to mile zaskakuje, jak widzę takie właśnie kwitnące rośliny w czasie zakupów, bo no, w domu czasem ciężko się doczekać kwiatów, jednak nie mamy tyle światła, ile niektóre z tych roślin wymaga, żeby zakwitnąć, a nie tylko rosnąć. Tutaj różne takie maleństwa. Więc jak ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, to też będę wdzięczny za subskrypcję. No bo zawsze pomaga mi to w rozwoju. Teraz już zmierzam do 50 tysięcy. No jeszcze daleka droga, ale wiecie, wszystko w waszych rękach. Więc będę wdzięczny, jeżeli lubicie tego typu filmy, to dajcie mi suba, bo często chodzę po sklepach i oglądam rośliny. Tutaj małe fikusy. I znowu to samo, i znowu. Mogliby to ułożyć jakoś tak bardziej sensownie, w sensie tak, żeby te same rośliny stały obok siebie, bo tutaj one są pomieszane, poprzekładane w inne miejsca, później ktoś weźmie na jednym regale, na drugim zobaczy ładniejszą, tą zostawia. Robi się bez sensu zamieszanie. No ale w sumie z drugiej strony, jak cztery razy ktoś widzi jakąś roślinę, to może w końcu się skusi, może taką logiką idą. A tu medinile. I to te różowe, te, na które się czaiłem wcześniej, zanim kupiłem tą moją. Nadal ma cztery kwiatostany, więc trzymacie kciuki bardzo dobrze, bardzo wam za to dziękuję. Ja też się staram, żeby utrzymać ją przy życiu.
Tu była ta różowa za 59 zł. Zastanawiałem się nad zakupem, ale stwierdziłem, że może przesada znowu. Więc nie wziąłem. Trochę żałuję, bo no dobra, może kiedy indziej mi się jeszcze uda kupić. Tutaj więcej tej choi kaudaty. Naprawdę duże liście ma ta kaudata. U mnie to różnie bywało z tymi kaudatami. Niektóre większe, niektóre mniejsze. Tu jeszcze kalistofyla. Ale uważam, że cena trochę zbyt wygórowana. A tutaj absurdalna cena strelicji. No, za ten kartonik tyle płacić, czy co? Bo nie rozumiem. 24 zł za taką malutką. Corokie. One tak wyglądają. To nie jest trup. Ona tak wygląda cały czas. Tutaj większe strelicje. I znowu storczyki. Przepraszam was za te kolory, ale naprawdę nie miałem na to żadnego wpływu i no tak to wyglądało. Starałem się jak mogłem, żebyście zobaczyli to, co ja mogłem zobaczyć. Ale wiecie, pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Anturia. No naprawdę dużo takich malutkich roślinek. Trzeba się tutaj pochylić nad każdym tym regałem, przyjrzeć dokładnie, bo są pochowane głęboko. Te małe się tak mieszczą. Ale no, bez większego szału, dla mnie przynajmniej. No wiadomo, że ja szukam czegoś innego niż ktoś inny, więc myślę, że najbardziej sensownie byłoby po prostu przyjść i samemu poszukać czegoś interesującego. Bo na pewno każdy coś znajdzie. Tym razem jestem pozytywnie zaskoczony. Tutaj Sara wyhaczyła sobie jakąś choję. Jestem pozytywnie zaskoczony, bo rzeczywiście były różne rośliny, chociaż myślałem, że będzie jeszcze więcej, ale i tak jest ok. Było z czego wybierać, każdy znajdzie coś. A tutaj jakie kwiatki, zobaczcie. Fantastycznie. Wygląda to jak czarny bez. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, tylko myślę, że warto jednak przychodzić na rozpoczęcie tego wydarzenia, a nie pod koniec, no bo wiadomo, że te najciekawsze rośliny będą już przebrane. Nawet nagrywając pod koniec już tam przy tych ciekawszych też widziałem, że już są powybierane i jest tu na przykład tylko kilka egzemplarzy. Dlatego jeżeli ktoś jest naprawdę mocno napalony, to warto iść na sam początek i w tych pierwszych godzinach zrobić sobie zakupy. Poza tym przyszliśmy o tej 8:30, nagrywaliśmy 1,5 godziny i przez ten czas już liczba ludzi się chyba podwoiła, bo pod koniec już naprawdę ciężko było przejść. Jeszcze mając koszyk z roślinami to już w ogóle. A może by ktoś chciał dischidie? Takie dosyć duże, a pod spodem eschynantusy. Tak je połączyli śmiesznie, chociaż to nie są aż tak blisko spokrewnione rośliny. Ale wyglądają podobnie. Tutaj mamy więcej aglaonem. No. O, to epipremnum całkiem fajne. Zobaczcie, jak ładnie wygląda ta wariegacja. No i cena też w porównaniu z tym, co było powiedzmy rok temu, zachwycająca. No bo już tak dużą roślinę za 100 z groszem można kupić. Fajnie. Tutaj filodendrony Birkin, myślę, że one już wyszły z mody, bo wszystkim się opatrzyły. One później tak dziwaczeją, jak rosną większe, więc najładniej wyglądają jako maluszki. Epifyla, tutaj alokazje. Nie za duże, ale w sumie nie wszystko musi być takie duże. Tutaj jeszcze takie, dragony. I więcej kalatei. Naprawdę nieprzebrane ilości kalatei. Całkiem ładnie te paprocie wyglądały z wariegacją. Nie wiem, jak wam się podobają. Według mnie są całkiem ciekawe. Na pewno interesujące bardziej niż takie zwykłe, no. Ale to nadal paprocie. Tutaj jakieś takie mieszanki, ciężko powiedzieć co tam było, bo było wszystko i nic. Na szczęście ceny są na doniczkach, więc nie trzeba nigdzie chodzić, sprawdzać, ani nawet szukać tych żółtych karteczek, bo nie wszystko jest podpisane. W sensie wiecie, no te rośliny są pomieszane i nie zawsze łatwo jest odnaleźć odpowiednią nazwę.
Zwłaszcza jak się nie zna nazwy, tym bardziej. Także to dobrze przemyśleli, że rośliny mają ceny na doniczkach i nie ma wątpliwości. Chociaż trafiła nam się jedna bez ceny właśnie, ale pani szybko znalazła w systemie. A tutaj takie jatrofy, kwitnące niektóre. Fajnie. Szukamy dalej. Poliskiasy, Fruticosa i Fabian. Po 70 zł, no to spoko cena. Te różyczki. O, tutaj trochę ciekawsze rośliny. Pnące, wiszące. Też niedrogo, jakoś bardzo. Małe yuki. Tutaj zobaczcie, jakie fajne dischidii kwitną. Naprawdę było bardzo dużo kwitnących tych dischidii. One są w tych muszelkach. Spójrzcie, super. Naprawdę, taką bym sobie kupił. Gdybym chciał kupić dischidię, to kupiłbym właśnie taką kwitnącą. No bo czemu nie? Skoro już można mieć taką od razu fajną, to po co kupować bez kwiatów? Jeszcze więcej sans. Różnych. Podłużnych. A tu filodendron tortum. Czyli taki bardzo powycinany. Sztywne liście. Bardzo cienkie. Patyczakowaty taki. Całkiem przyjemny. Też kiedyś był drogi, a teraz to taniocha. Tutaj jeszcze trochę storczyków. I zamiokulkasy. Znowu yuki. Ale jest też alokazja Pink Dragon. Całkiem spore liście. Ale piękne te kwiatuszki. Już naprawdę takie wiosenne. Chyba to ta wiosna. Chyba na wiosnę zrzucę te zakupy po prostu. Co się będę szczypał. Nie, tak naprawdę to te moje zakupy przegięte dzisiejsze są przez Sarę, bo to ona wkładała wszystko do koszyka, a później trudno było już odłożyć. Więc jak coś, to zażalenia do niej. To głównie dla Włodka. Ale wróciłem do domu i nie komentował, więc w sumie chyba nie ma tragedii. Tutaj były różne bromelie. Jeszcze więcej alokazji. Więcej peperomi. Ładne te czerwone listki, takie jak te szpilki czerwone ze spodami, znaczy z czerwonymi spodami, tak trochę ten czerwony wygląda. Tutaj znów powtórki. I tak, słuchajcie, starałem się pomijać to, co już na pierwszy rzut oka widziałem, że się powtarza. Więc chociaż tyle wam oszczędziłem, ale wiem, że ten odcinek jest długi. Zobaczcie, jaka piękna struktura liścia u tej alokazji. Wygląda bardzo ładnie. Już też zobaczcie, ile brakuje doniczek. A tutaj jeszcze jest taka makroriza. Bardzo, bardzo splaszowa, znaczy z wariegacją taką, ale widziałem ją na targach w Niemczech, wtedy były mniejsze i były droższe. Teraz już u nas też są. O, zresztą tutaj nawet Sara nagrała mnie, jak oglądałem te rośliny. Żeby nie było, że to nie ja. Ring of Fire, też fajny. Swoją drogą pozdrawiam wszystkich, którzy mnie zobaczyli w czasie targów i pozdrowili, zaczepili, a nawet robili zdjęcia. Zawsze jest to dla mnie zabawne, ale bardzo miłe. Cieszę się, że oglądacie mój kanał i bardzo wam za to dziękuję. No, po to nagrywam te filmy, żebyście je oglądali. Tutaj mamy takie monstery z wariegacją, ładne anturium, znowu dubie, dzbaneczniki. Ale idziemy do tych większych monster z wariegacją, bo tutaj Sara jest zainteresowana. Ale mamy też taką małą tajkę. Naprawdę malutkie te tajki. Tutaj są większe. Za 148 zł te monstery z wariegacją, takim 5-6 liści. Tutaj alokazja Jacqueline. Też fajna. A obok Philodendron Florida Ghost. Bałem się, że tego Ghosta nie będzie za mocno widać, bo na tych, o zobaczcie, na tych górnych liściach tak średnio, ale pod spodem było lepiej widać, bo u tego Ghosta tylko młode liście się wybarwiają, a później robią się zielone. Szukaliśmy takiej monstery większej dla Sary, bo chciała do pracy właśnie, żeby mieć taką ładną.
już wyrośniętą. No i coś nam się udało wybrać. A tutaj żywe kamienie, o których mówiłem, że to jedna z najgorszych roślin, bo umiera bardzo łatwo. Bardzo łatwo je przelać po prostu. Zobaczcie, ale wyglądają naprawdę jak kamyczki. Takie niepozorne, jeszcze tam wciśnięte na samym dnie. W ogóle myślę, że mało kto je zauważył. No tu jeszcze jakieś syngonia. Ale mamy też taką ksantosomę. I też takie syngonia. Begonie. O, tutaj jeszcze raz oglądamy te Florida Ghosty. To był ten właśnie liść taki jaśniejszy, tutaj lepiej widać pod spodem. Naprawdę interesująco to wygląda. No i ciąg dalszy tych Monster za 148. A tutaj jeszcze duże Ring of Fire. I jeszcze trochę tych alokazji, które były też wcześniej. A także inne. Tutaj jakieś kaktusiki. To jest ten sam producent, który produkuje storczyki Wanda. Bo kojarzę właśnie to Ansu. I jeszcze więcej Monster, tylko że tutaj z jeszcze większymi dziurami. No i roślina, która mnie zachwyciła, czyli ta markgrawia. Zobaczcie, jak piękne, opalone, czerwonawe, takie rdzawe końcówki, w sensie te najnowsze liście. Przepięknie wygląda, bardzo mi się spodobała i też trafiła do koszyka, a raczej zawisła obok koszyka. Sara wybrała dla mnie najładniejszą roślinę, bo ja nie miałem za bardzo ręki, więc zdałem się na nią. Tutaj mamy jeszcze trochę tych frytków z wariegacją. Na dole są mameje po 32 zł. Też naprawdę taniutko. I takie syngonia. Mocno nakrapiane. Tutaj większe monstery, ale te już były znacznie droższe, bo były po ponad 400 zł. Więc już mniej atrakcyjna okazja. Takie aglaonemy, bardzo bielutkie. Wyglądają tak czysto i niewinnie. Nawet fajne. Jak ktoś uprawia takie bardzo białe, to dajcie znać, jak one w ogóle rosną, czy potrzebują bardzo dużo światła, czy właśnie nie, czy się oparzą łatwo. Bo jestem ciekaw, nigdy nie kupiłem takiej bielutkiej. Tutaj taka choja, która się też spodobała Sarze i stwierdziła, że musi ją mieć. Ja jakoś tak się aż nie podnieciłem nią, ale wybraliśmy ładną sadzonkę. Raczej ładną roślinę, bo tam były trzy sadzonki w tej doniczce. Tutaj jaśmin. Idziemy dalej. Jeszcze takie sansy i fikusy. Zdrowo wyglądały. Aloesy. Zobaczcie to, jakie słodkie. Przepięknie to wygląda. No idziemy dalej. Tutaj jeszcze jakieś szeflery. I jeszcze więcej sukulentów i znowu kalatei. Zbliżamy się już do końca, więc coraz mniejsza różnorodność. Ta glaonema mi się podoba z tymi wąskimi liśćmi. Tu jeszcze zwykłe zielone monstery. I znowu jaśminy. Ładne te fikusy były. Widzicie, z wariegacją. Fajnie wyglądały. Pani też sobie akurat wybierała, więc nie chciałem przeszkadzać. Ale interesujące i było ich dużo. Tutaj małpki. Takie najzwyklejsze. Jeszcze trochę cisusów. Dobra, to jeszcze raz was poproszę o zostawienie tego komentarza, bo bardzo mi na tym zależy, więc napiszcie wiosnę albo napiszcie, co byście kupili, bo może już po tych prawie 40 minutach już macie jakiś ogląd sytuacji, więc wiecie, co chcecie albo po co się wybierzecie. Z tego, co wiem, z tego, co mówili mi ludzie i pisali też na Instagramie, to oferta w innych miejscach była bardzo podobna. Dlatego tutaj można się spodziewać w innych miastach, dużych, przynajmniej w dużych miastach, podobnej
oferty. Nie wiem jak w mniejszych miejscowościach, bo wiem, że ten roślinny festiwal też odbywa się w mniejszych miastach. Nie wiem jak tam. Tutaj taki Ataba Poense, zastanawiałem się nad nim, ale już stwierdziłem, że naprawdę mam za dużo w koszyku, a mam tylko dwie ręce i nie będę tego niósł. Ostatecznie kupiłem 4 rośliny. O, zobaczcie, tutaj znowu jest ten Yoepi UPI, który ładnie wygląda. Jak jest większy, na razie wygląda niepozornie, ale jak te liście dojrzeją, w sensie jak kolejne liście wyrosną już takie dorosłe, to wygląda fajnie. Tutaj jeszcze więcej takich różnych. Niektóre te rośliny takie trochę jakby powyciągane były, nie wiem, jakieś tak. Ale ogólnie naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony. Byłem wcześniej i to była dobra decyzja. Myślę, że im później, tym gorzej i będzie też tylko więcej ludzi, a już pod koniec naprawdę było coraz mniej przyjemnie chodzić wśród tych alejek i nagrywanie też było trudne. Tutaj już macie rzut na nasz koszyk wspólny. Na szczęście tylko połowa moja, więc nie jest aż tak źle. No dobra, i to tyle w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania, komentowania. I dziękuję bardzo patronom, którzy wspierają mój kanał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.